Inauguracja rozgrywek PKO Ekstraklasy na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 już za nami. Radomiak Radom niespodziewanie pokonał Legię Warszawa 3-1. Powoli dobiegają już końca prace na stadionie przy ulicy Narutowicza 9. Do tej pory m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał dodatkowe miejsca dla niepełnosprawnych, powiększył ławki rezerwowych i trybunę prasową, czy wykonał podesty dla kamer telewizyjnych. Rozpoczął się też montaż dodatkowej trybuny dla kibiców. Dzięki temu stadion będzie miał całkowitą pojemność 4,5 tysiąca miejsc. Rzeczywiście jesteśmy już na ostatnim etapie tych działań, ponieważ rozpoczął się montaż dodatkowej trybuny zewnętrznej. Firma Pesmenpol weszła w czwartkowe popołudnie i już w piątek, pomimo kiepskiej pogody, część trybuny została zamontowana. Kolejne etapy tych prac zakończą się w przyszłym tygodniu, tak więc na kolejny mecz stadion już będzie spełniał ten wymóg 4,5 tysiąca miejsc siedzących. W poniedziałek 9 sierpnia natomiast rozpoczną się prace związane z przygotowaniem systemu podgrzewanej murawy. To kolejny wymóg licencyjny PKO Ekstraklasy. Firma, która będzie go wykonywała, już skończyła pracę w Niepołomicach. Przyglądaliśmy się tym pracom też bardzo pilnie i bacznie, jak tam murawa się będzie zachowywała w Niepołomicach. Już szykują się na mecz 15 sierpnia i mamy nadzieję, że wszystko do meczu Radomiaka z Wartą będzie już gotowe. Będziemy mieli system zamontowany, murawa już troszeczkę odżyje. Czekamy też właśnie na to, jak będą wyglądały prace na początku przyszłego tygodnia. Bez względu na aurę, te prace ruszą i na pewno będziemy się tutaj spotykać i obserwować bacznie. Wiem, że firma zapowiedziała, że będzie pracowała non-stop, także myślę, no są to profesjonaliści w swojej dziedzinie. Kolejny mecz domowy Radomiak rozegra 20 sierpnia. Przeciwnikiem będzie Warta Poznań. Wcześniej Zielonych czekają wyjazdowe spotkania z Wisłą Płock oraz Rakowem Częstochowa.